Czy zauważyłaś, że większość osób doświadcza niepokoju, stresu, napięcia, presji? Dlaczego tak jest? Winny temu jest umysł, który jest pozbawiony treningu. Najlepszym treningiem umysłu jest medytacja. Z tego wideo dowiesz się, jak rozpocząć swoją praktykę, jakie są najczęstsze błędy, których warto unikać i jakie korzyści da Ci regularne spotykanie się ze sobą w medytacji. Witam Ciebie bardzo gorąco, ja się nazywam Patty Garg i jestem autorką książki Rok Przebudzenia. Swoją praktykę medytacji rozpoczęłam 5 lat temu, kiedy to zauważyłam, że większość moich emocjonalnych dramatów odtwarza się jak na autopilocie, dlatego że ja je podtrzymuję i odtwarzam. Nie wiedziałam, dlaczego czuję dokładnie te same emocje w dokładnie tych samych sytuacjach i dlaczego odpalają mi się te same takie punkty zapalne, gdzie reaguję znowu w ten sam sposób na ten sam negatywny komentarz czy na to samo zachowanie mojego partnera, mojej mamy czy moich bliskich. Nie wiedziałam, dlaczego tak jest i zaczęłam szukać odpowiedzi. I tak właśnie trafiłam na praktykę medytacji. To była praktyka, która autentycznie całkowicie odmieniła moje życie. Dlatego, że dopóki nie medytujesz, dopóki nie obserwujesz swoich myśli i swoich emocji, dopóty jesteś ich niewolnikiem. Odtwarzasz jak na autopilocie swoje stare myśli i stare emocje, które tak naprawdę są jedynie zapisem Twoich przeszłych doświadczeń. Więc zgodzisz się ze mną na pewno, że jeżeli chcesz wykreować dla siebie coś nowego, to potrzebujesz wykroczyć poza swoje stare myśli i poza swoje stare emocje, innymi słowy, zacząć dokonywać nowych wyborów, które zaczną prowadzić Ciebie do nowych rezultatów. Zacząć przyciągać inny rodzaj miłości i partnera. Zacząć przyciągać do siebie obfitość, szczęście, sukces. Zacząć doświadczać głębokiego spokoju w sobie. To wszystko jest możliwe w momencie, kiedy nauczymy się, jak obserwować swoje myśli i swoje emocje. Po co praktykujemy medytację, to znaczy po co praktykujemy tę medytację siedzącą? Otóż po to, że kiedy jesteśmy w ferworze swojej codzienności, być może zauważyłaś, że bardzo trudno jest wtedy tak naprawdę wyłapać myśli, które myślisz i nawet zauważyć emocje, które czujesz. My po prostu, ponieważ większość z nas nie ma tej praktyki, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tej obserwacji, dlatego kiedy siadasz w medytacji, to jest ten moment, kiedy jest Ci to dużo łatwiej usłyszeć i zauważyć. Więc jeżeli jesteś początkującą osobą, to najlepszą praktyką dla Ciebie będzie to, abyś wyznaczyła sobie jakiś krótki czas na początek. Ja polecam nawet jedną minutę. Usiądź na jedną minutę, zamknij oczy i po prostu obserwuj wszystkie myśli, które Ci się pojawiają, i wszystkie emocje, które Ci się pojawiają. I zauważysz z pewnością, że wysiedzenie nawet jednej minuty będzie dla Ciebie ogromnym wyzwaniem. Jeżeli dotąd nie praktykowałaś, będzie to bardzo, bardzo trudne. To tylko pokazuje, jak bardzo Twój umysł leci na autopilocie i jak bardzo potrzebuje treningu. Więc nie zrażaj się tym, nawet jeżeli na początku ta praktyka nie będzie łatwa. Zacznij od jednej minuty. Potem następnego dnia przejdź do 2 minut, kolejnego dnia do 3 minut, kolejnego dnia do 4 minut, do 5, 6, 7 i możesz to znowu powtórzyć. Pierwszego dnia 1 minuta, drugiego 2, trzeciego 3, etc., etc. I tak przez 3-4 tygodnie i zobaczysz, że po jakimś czasie te 7 minut obserwacji umysłu będą Ci przychodziły tak. Wystarczy, że będziesz to regularnie praktykować. Pytacie mnie też często, jak praktykować, czy zadawać sobie jakieś pytania, czy coś powtarzać w myślach, czy powtarzać afirmacje, czy liczyć oddechy, co robić, kiedy siedzimy w medytacji. Otóż najlepszą praktyką dla Ciebie na początek będzie obserwowanie, po prostu obserwowanie swoich myśli i swoich emocji. Dlatego, że nie chodzi o to, żeby nauczyć umysł koncentracji, kiedy coś liczysz, kiedy na przykład liczysz oddechy albo kiedy powtarzasz afirmacje. Tak, umysł się skoncentruje, będzie bardzo skoncentrowany, ale to nie o to nam chodzi.
Nam chodzi o to, żebyś była w bezpośrednim kontakcie ze swoim doświadczeniem, czyli z tym, co się wydarza w tobie z chwili na chwilę, żebyś zauważała swoje myśli i swoje emocje i żebyś zaczynała poprzez ten akt obserwowania ich doświadczać dystansu, czyli widzieć, o, tutaj są moje myśli, a tu jestem ja, która te myśli obserwuje. O, tutaj są moje emocje, a tu jestem ja, która te emocje obserwuje. I być może nawet teraz, kiedy dzielę się tym z Tobą, zaczynasz przeczuwać, jaka jest ogromna moc w tym. Jakie to jest niesamowicie dające moc, poczucie, że nie jesteś swoimi myślami, nie musisz na nie reagować, na ten lęk, na tą niepewność, na to poczucie winy, nie musisz na to wszystko reagować, że nie jesteś nawet swoimi emocjami i nie musisz na nie reagować, że Twoje emocje nie muszą tak jak na autopilocie determinować Twojej reakcji i tego samego bólu, tego samego cierpienia, tego samego niespełnienia. Czy to nie jest cudowna wiadomość? To jest właśnie ogromna korzyść, którą odniesiesz z medytacji. Jeżeli masz jakieś pytania do tej prostej praktyki, to koniecznie mi napisz. Bardzo jestem ciekawa, jak to rezonuje z Tobą i przede wszystkim zapraszam Cię do tygodniowego wyzwania, proste tygodniowe wyzwanie. 7 dni, 1 minuta pierwszego dnia, 2 minuty drugiego dnia, 3 minuty trzeciego dnia, aż do 7 dnia i w taki sposób nauczysz swój umysł medytacji, czyli obserwowania swoich myśli i swoich emocji i rozpoznawania, że nie jesteś swoimi myślami i nie jesteś swoimi emocjami. A to, kochana, da Ci ogromną wolność. To jest właśnie rok przebudzenia, do którego Cię zapraszam.